wszystkim, z tej strony Alien i witam Was w zupełnie nowej serii, w zupełnie nowej grze na moim kanale. Jest to Konie i Kucyki Akademia Jazdy Konnej. Co bo niektórzy mogą tą grę już u mnie znać, dlatego że wczoraj mieliśmy z tego live'a i po prostu no ten live po prostu był nawet fajny, powiem szczerze, było nawet przyjemnie. Czytać wasze komentarze, chociaż nie było żadnych poważnych tematów. Mili Państwo, mamy tutaj oczywiście dwie gry. Właśnie pierwsza to live. To było wczoraj, skończyliśmy właśnie w tym momencie. A druga to Aga i też skończyłam w podobnym momencie. My nie będziemy tych gier wczytywać, my zrobimy zupełnie nową grę. I będziemy tą grę przechodzić w następującym trybie. Po prostu po jednym dniu. Ja będę ją przerywać, tą grę, po prostu będę robić co swoje. W międzyczasie oczywiście pierwsze to zrobimy razem. A potem już będę robiła tylko sama, po prostu będę ciała i skupiała się tylko na fabule. Czyli ogarnianie konia, treningi i tak dalej. Dalej będziemy robić po prostu, będę robić już potem poza nagraniem. Tak, abyście mieli fajny pogląd na tylko samą fabułę. Okej, klikamy nowa gra, wczytywanie i wsłuchujemy się w to, co mówi do nas główna bohaterka. Naprawdę piękne móc znowu tutaj być. Ferie zawsze tak niemiłosiernie długo się ciągną, gdy jestem z dala od Akademii. Cieszę się, że będę znowu mogła zobaczyć Kasię i Elizę i Maxa, no i konie i mojego źrebaka. Nawet jeśli tutaj wiele się zmieniło i wielu twarzy nie pamiętam. Myślę, że to był dla nas wspaniały rok. No, a pani Milan zarządziła przed feriami wielkie zmiany. Dziwię się, co ja tutaj nawyrabiałam. Tak, i to jest Paulina, która chyba wróciła po wakacjach bardziej niż po feriach. Wiecie, tam w niektórych krajach mówi się na to ferie. Co ona wyrabiała? Ciekawe. To jest pani Milan. Witaj, Paulina. Dobrze, że znów jesteś u nas. Są już prawie wszyscy. Idź teraz do swojego pokoju i rozgość się. Chyba wciąż pamiętasz drogę. Pewnie. Dziękuję, pani Milan. Okej. Skróty klawiszowe. Będę czytała te okienka, oczywiście na początku. Istnieją różne skróty klawiszowe, które mogą ułatwić ci zabawę przy pomocy klawisza. Przy pomocy klawisza powinna być... No wiem, dobra jest. Klawisza C możesz przejrzeć umiejętności swojego konia, ale dopiero gdy go otrzymasz, czyli jakby go jeszcze nie dostałam. Oczywiście. Klawisz M wywołuje minimapę, na której możesz zobaczyć, gdzie jesteś. Przy pomocy klawisza Q możesz wywołać dziennik zadań, który pokazuje, jaką następną czynność należy wykonać, a przy pomocy I wywołasz listę zawartości Twojego plecaka. No i zobaczmy sobie tutaj mapę. I mamy tutaj m.in. akademię, dzięki której właśnie jesteśmy, stajnie, ośrodek do jazdy, hala do jazdy, do dresażu i ujeżdżania, do skoków hala do westernu, mamy miasteczko i mamy tor przeszkód nad jeziorem, to jest nowy tor. No i mamy jeszcze kilka innych tam pól, możemy sobie pojeździć, tutaj na przykład tu jeszcze nie byłam, tu naokoło nie byłam, nie wiem, czy w ogóle tu się da wjechać. Chyba nie, ale nie wiem, może dałoby się. Mamy jakieś tutaj górskie rowery tutaj jeżdżą, jakieś tam tory górskich tych przeszkód, no i tam różne takie rzeczy. Więc później będziemy się na tym skupiać oczywiście. Wchodzimy do akademii, tak jak mówiłam na live'ie, większość osób ma z tym problem, żeby w tej akademii tutaj ogarnąć, bo myślą, że po prostu nie ma jak tu wejść, a klawisz dla mnie normalny to jest od razu spacja i już wiem, że to jest wejście, czy klawisz aktywny. Mamy oczywiście mnóstwo zdjęć koni i to jest właśnie hall akademii. Mamy jakieś krzesełeczka, mamy jakieś różne rzeczy, jakieś stoliki kawowe. Tu jest aula. Trochę sobie zwiedzimy to przede wszystkim pierw. Tu jest aula i mamy tutaj piękną, ładną, słuchajcie, możemy nawet wejść na podium. Tu możemy wejść na górze, jest też jakieś wejście, gdzie można sobie tutaj obejrzeć. Wchodzimy na hall, tutaj są jakieś schody i tu właśnie jest wejście na górę. Ja oczywiście na początku weszłam tutaj na górę, żeby zobaczyć te pokoje dziewcząt, ale nie, tu jest wejście właśnie do auli.
Nie będziemy tego teraz widać, bo nie ma to sensu. No i tutaj też jest właśnie fajne przejście. Nie ma to większego sensu. Ja już to zwiedzałam na live, więc nie będziemy tego bardzo robić. Tu jest biblioteka. Aha, tu jeszcze jest wejście. Hall Academy. Nie wiem, co to jest Hall Academy. Aha, już wiem. Tutaj są też klasy. Tutaj są też klasy. Więc będziemy to przeglądać. Tutaj mamy bibliotekę, gdzie możemy się uczyć i będziemy to wszystko czytać, słuchajcie. Ja wiem, że ja bardzo źle czytam, ale będziemy to czytać, co jest do przeczytania. Tu możemy się właśnie uczyć. Są schodki, których nie możemy wejść niestety. Będziemy się tego uczyć, bo trzeba się do egzaminów pouczyć, uwierzcie mi. No i tu mamy pokoje dziewcząt. Taki kolejny właśnie holik mały, bo tu są pokoje dziewcząt, a tu jest wyjście po prostu przed plac. I tu mamy stajenkę. Więc możemy wejść tutaj i możemy wejść tam. Wiecie, tam, gdzie byliśmy, tam u pani Milny. Dobrze, idziemy do dziewcząt się przywitać. Nie ma tu żadnej podpowiedzi, gdzie jest ten pokój i tak dalej, niestety, no ale spokojnie da się znaleźć. Tu mamy łazienkę. Łazienka, to już pokazałam też na live, nie będę jakoś ten, są prysznice, jest wszystko, lusterka, które są aktywne. Pokój numer pierwszy, drugi i trzeci. No i nie ma tutaj oczywiście chłopaków. Znaczy może mają jakieś skrzydła, ale nie wiem, ja nie znam. Hej, no jesteś w końcu. Już myślałam, że się nie zjawisz. Mama chciała mi jeszcze to i owo poopowiadać. Przecież wiesz, jaka jest. Już myślałam, że mnie w końcu nie wypuści. No coś ty, miałabym tu spędzić rok bez ciebie? Jak miałabym to wytrzymać? Wszystkie zołzy też już są. Pokój trzy? Tak, chcesz się przejść? Przynajmniej powiemy krótkie cześć. Zaraz obok mieszka Eliza, ma nową współlokatorkę. Nazywa się Ariana, czy jakoś tak. Myślę, że jest Rosjanką, czy coś. No dobra. Co mnie trochę denerwuje, to to, że nie można... nie ma tutaj, jak jest nasze tutaj zdjęcie z podkową, jak mówimy, to nie ma takich zdjęć, no może trochę gorszych, powiedzmy, z tą podkową, może inną, ale innych postaci. To jest szkoda, szkoda bardzo. Okej. Okay. Jesteś już. Kasia czekała na ciebie z utęsknieniem. Wiem, widziałam ją już. Jak się masz, dobrze? Ale super. Cieszę się strasznie, że znowu tu z wami jestem. A tak przy okazji, to jest Irina. W tym roku mamy wspólny pokój. Cześć, Irina. Cieszę się, że cię poznałam. Cześć. To twój pierwszy rok w Akademii? Tak. Okej, w porządku. Pewnie będziemy się jeszcze często widywać. No i Irina jest bardzo wygadana. To jest właśnie Irina. No i co? No i teraz musimy kliknąć sobie Q i zobaczyć. Dobra, muszę przywitać Dorotę i Feodorę. To są te zołzy. Feodora jest ogólnie dla mnie jakiś taki odór. O, Paulinka już jest. Jej! Dobrze, że tak słodko. Ustalono wcześniej, nie? Ta, inaczej musiałabyś mieszkać w pokoju razem z tą cichą myszką z Rosji. Irina? Znacie ją bliżej? Nie, pojawiła się tutaj dopiero dzisiaj rano. Milczy jak ryba. Nic nie mówi, jakby nabrała wody w usta. Może nie chce rozmawiać tylko z wami. Ale śmieszne. Na pewno. Czy inni też już są? Większość. Alan jest już tu na pewno. Z pewnością niecierpliwie czeka na ciebie. Widziałam go wcześniej w bibliotece. Och, moja najmilsza Paulino, kiedy moja Lubow uciekniemy w mieście, bo ja zeszła z uma. Jejciu, tęskniłam za wami. Zobaczymy się później. Dobrze. Dobrze, oczywiście musiała być mała zgryźliwość a propos nowej cichej myszki. Także idziemy do Alana, bo teraz mamy się z nim przywitać w bibliotece. Nie tu! Halopr. Musimy się obrócić, czekać. O. Tędy. Ogólnie postać biega, jakby miała kłodę w dupie, ale to nic. Wybaczcie mi ordynarność. Generalnie rzecz biorąc, no wiadomo. Hej, Paulina! Fajnie, że już jesteś. To aż taka niespodzianka? Wszystko dobrze u ciebie? Co słychać u Janika? Dobrze. Niestety w tym roku szkolnym jest w Anglii. A co u ciebie? Dobrze. Kimkolwiek on jest. Mogę się doczekać nowej trasy z przeszkodami. Parkour nad jeziorem. To musi być naprawdę trudne dla was. Być może to nic. A o kogo chodzi? Chyba nie myślisz o nas, dziewczynach, ty stary ugarzu. Wam bardziej zależy na tresurze. Chociaż raz zostawcie nam przyjemność z przejażdżek po okolicy. Ależ oczywiście. Stary ugarzu, no widzicie, są jednak mężczyźni jacyś. Pana Norkę. Tylko tyle, że są ci mężczyźni, wiadomo, mało ich jest, także to jest dziwne.
Grafika pozostawia wiele do życzenia, ale gra jest przednia, absolutnie. Cześć, Paulina, fajnie cię widzieć. Dzięki. Musimy jeszcze zapisać nasze nowe postaci w Akademii, zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów. Właśnie poznałam kilka nowych osób. Poznasz jeszcze panią Moreau. Jest odpowiedzialna za nowo wybudowaną trasę z przeszkodami w lesie. Właśnie o tym słyszałam. Niektórzy są podekscytowani. Jest dobra? Bombowa, jak pewnie byście skomentowali. Naprawdę jest super. Ach tak, może powinnaś zajrzeć do Maxa. Czeka już na ciebie. W stajni? Tak. Dobrze, rozejrzę się za nim. Do zobaczenia, panie Norka. Jeszcze chwileczkę, Paulino. Co jest? Wiesz, cenię ciebie i oczekuję po tobie bardzo wiele. Mam wielu przyjaciół i partnerów biznesowych, którzy posiadają konie. To rumaki, które muszą być w ciągłym ruchu. Jeśli tylko masz na to ochotę, możesz je umieszczać, a przy okazji jeszcze zarobić. Co ty na to? Brzmi wspaniale. Dziękuję za propozycję, panie Norka. Oraz za zaufanie. Żaden kłopot. Praca nie jest stała. Odezwij się do mnie co jakiś czas. Jeśli coś będzie, to wtedy możesz się tym zająć. W porządku. Dziękuję. Pan Norka ma fajny... Pan Norka właśnie idzie teraz do tych koni. Zaraz wam pokażę, co to jest. Pan Norka, w sensie ten gościu, którego tam dobinguje, ma bardzo ładny głos. To mogę powiedzieć od razu. Tu mamy różnych ludzi, do których możemy też podejść i na przykład zagadać. Oj, Max jest naprawdę niezadowolony. Henrysia. Tylko dlatego, że nie dbam o to, żebyś rebak sobie pobiegał. To niedobrze, to bardzo niedobrze. No i mamy te konie właśnie i zaraz się nimi zajmiemy, ale to tylko pierwszy raz, bo potem będę robiła to już sama. No i tak, idziemy do Maxa w stajni. Pierwszy dzień jest oczywiście bardzo zapracowany, bo to trzeba wybrać konia, wybrać, powiedzmy, my wybieramy konia, ona go dostaje i tak dalej, dalej. Ale potem już jest coraz szybciej idzie ta fabuła. No i trzeba się skupić głównie na treningach i obowiązkach. Ogólnie jak weszłam pierwszy raz tutaj do stajni, to miałam takie, ojej, jakie fajne dźwięki, jak ja dawno nie byłam w stajni. Zazdro. Boga, Paulinko, myślałem, że czesanie już nie dla ciebie. Spokojnie, przecież nie zrezygnuję z kolejnego roku w najlepszej na całym świecie Akademii Jeździeckiej. O, co za komplement. Słuchaj, zajrzymy do Olbrzyma? No jasne, jak bardzo się poprawił. Jest wspaniały, jak tęsknił za tobą każdego dnia. Chętnie bym się z nim przywitała. Pewnie. No i to jest bardzo ładna scena, tak jak już mówiłem na live, jest cudowna. Jak już wiesz, częścią waszej nauki w Akademii jest opieka nad roczniakami. Ponieważ nie można osiodłać takiego malucha i jeździć na nim, ważne jest, aby zabierać go regularnie ze sobą na przejażdżki, Konrad. Możesz wziąć takiego źrebaka ze sobą na swoją trasę. Na pewno. Jak to właściwie wygląda? Jakiego konia dostałam? Konia? Zupełnie nie wiem, o czym mówisz. Z powodu cięć budżetowych nie ma tu już ani jednego konia. Żartowniś. Uczycie się na symulatorze. Daj spokój, Max. Nie mogę doczekać się, kiedy zobaczę mojego konia. Który to jest? Okej. Tym razem mam coś specjalnego dla ciebie. Chodź ze mną. No i mamy właśnie, wybieramy swojego konika. No i cóż, mamy grzywkę, mamy maść i tak dalej, to już robiliśmy wczoraj. No, niestety nie ma żadnych takich, wiecie, jakby takich, no wiecie o co chodzi, nie? Innych maści. Może byśmy brali teraz zupełnie co innego, w sensie innego konia. Ten mi się nie podoba za bardzo, może po prostu zwykły gniadosz. Przyznam się, że na swoim prywatnym save'ie mam takiego konia. I on mi się bardzo podoba, tylko chciałam coś teraz, powiedzmy, jaśniejszego jakiegoś konika. Karym był na live'ie i pewnie do Karego kiedyś wrócimy, ale wątpię. Może weźmiemy tego gniadoszka, zwykłego po prostu. Tylko z inną grzywką i z innym tym, po prostu o, w ten sposób. I już, i będziemy mieli po prostu gniadoszka, bo nie ma nic jaśniejszego, żadnej jaśniejszej maści. No to jest 5 maści do wyboru. Karego mamy na tym, możemy takiego ciemnego wziąć ewentualnie, ale nie, wolę gniadoszka. I już, gotowe. To jest też fajna scena. Czy zbyt dużo ci obiecałem? W żadnym wypadku, jest przepiękna. To najwytworniejsze zwierzę w całej stajni. Ona słucha tego bardzo chętnie. Wiesz, konie jak ludzie, bywają próżne. Powinnaś przychodzić... Tu mamy wodę.
potrzebuje. Parę małych komplementów i czułych słówek, to sprawia jej radość. Jednak pielęgnacja jest oczywiście tak samo ważna. Możemy zaraz od tego zacząć? Tak, możemy od tego zacząć. Najpierw musimy tego konia wyczyścić. Tak jak tłumaczyłam na live'ie, mamy cztery narządy, przyrządy mamy wewnątrz siebie. I tutaj mamy narządy. Mamy cztery przyrządy do czynienia konia, podstawowe i cztery rzędy, więc na każdy przyrząd jest jeden rządek, powiedzmy, tak, trzy kwadraciki. Tutaj takie symboliczne odsłanianie się, jak dużo tego czyszczenia nam zostało jeszcze. Można koni czyścić po wszystkim, po łbie, po wszystkim, jemu to nie przeszkadza. Mało realistyczne, ale nie może być jakoś poza dobrze, wiadomo. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało reszta. No i tak, będę chciała Wam pokazać jak najwięcej tutaj w tej grze. Jak najwięcej. Ja ogólnie grę dostałam od Spela, bo tego Wam nie powiedziałam na początku. Przypomniało mi się jakąś chwilkę temu, żeby powiedzieć to właśnie, bo zapomniałabym zupełnie, to jest bardzo nie w porządku. Grę dostałam wczoraj od Spela, więc ją żeśmy wczoraj szybko zlejmowali. Za co Spelowi bardzo, bardzo jestem wdzięczna. On wie, jak ja bardzo kocham konie, jak mi się tęskni za stajnią. I wie, jak mi humor poprawić, także... Spelowi bardzo, bardzo dziękuję. Teraz wszyscy powinni iść na kanał Spela i mu spamować. Dziękujemy za grę! Jej! Możemy razem się tu bawić i przeżywać tę przygodę, powiedzmy. Taką przygodę, którą już po części poznaliśmy. Nie wiem, ile wyjdzie mi odcinków, idąc tym trybem właśnie jednego dnia. Może to pójść bardzo szybko, a wiadomo, że trochę nagrać się trzeba, bo trzeba, wiadomo, i tego konia ciągle czyścić i zarabiać kasiorę na czyszczeniu koni, więc trochę tej gry będzie. To nie jest tak, że tej gry nie ma i tylko pokażę Wam fabułę i przejdę to tak bez tego. Chciałabym przejść oczywiście na 100%, gdyby tylko było to możliwe. Powiedzmy, po prostu jak najwięcej z tej gry wyciągnąć, ugrać i tak dalej. O samym czyszczeniu, o samym zrobieniu konia mówiłam na live, do tego filmu Was odsyłam. Oczywiście będę to gdzieś tam ogarniać. Chyba ten live jest dostępny. Jeżeli nie jest, to go na pewno udostępnię. On trwał wczoraj oczywiście 2 godziny. Dzisiaj też będziemy live'ować. Zobaczymy tylko co. Także ci, którzy nie byli, to zapraszam na dzisiejszego, nie byli od początku tygodnia, zapraszam na dzisiejszego live'a. Codziennie od godziny 18 do 20. No i na Simsy. 30 dni z The Sims 3. Challenge, wyzwanie. Więc cóż. Dobra, jeszcze może tutaj coś doczyścimy. O właśnie, jakiś kurz tam leci jeszcze, więc... Dawaj, no, czyścimy. Muzyczka w tle jest creepy, dobra, koniec czysty. Nie zapomnij, że jeździec może być tylko tak dobry jak jego koń. Troszcz się najlepiej jak możesz o swojego konia, a on nie zostawi cię na lodzie podczas turnieju. Jestem pewien, że nikt nie musi przypominać Paulinie Maj o tym, by regularnie dbać o konia, prawda? Racja. To sprawa honoru. Tak, ty masz w tym interes i chcesz sobie od czasu do czasu troszeczkę to robić na boku? Tak, z pewnością. Kolejna praca, właśnie. Czasem zdarza się, że niektórym nauczycielom lub uczniom nie udaje się zająć swoimi końmi, ponieważ nie ma ich w akademii. Zazwyczaj robię to wtedy ja. Ale czasami jest tu naprawdę gorąco, a pracy tyle, że i Herkules nie dałby rady. Wtedy możesz mi pomóc. Lubisz to zajęcie? Pewnie, Max. Przyjdź i podpytaj mnie później. Jeśli będzie wystarczająco dużo pracy, dam ci znać. W porządku? Jasne, tak też zrobimy. Powiedz, oceniłaś już nową trasę z przeszkodami? Nie, ale każdy, kogo spotykam, opowiada mi o tym. Co ty na to, żeby porwać swojego nowego konia i ruszyć na małą przejażdżkę nad jezioro i w kierunku nowej trasy? Dobra, to mamy sobie punktację. Weźmiemy sobie, słuchajcie, jedno, drugie, trzecie i skoki jedne. Wczoraj wziąłam 2 te. Nie wiem, dlaczego, co i jak. Weźmiemy sobie po prostu skoki, żeby było lepiej. I skupimy się. I już chyba jest pora, tak, zmieniona pora dnia. Musimy pogadać z Maxem, z tego, co mi się wydaje. Tak, rozmawiam z Maxem. Dobrze, po pierwsze musisz osiodłać swojego konia. Twoje siodło i uzdę znajdziesz, jak zawsze, w siodlarni. Dobrze, czyli musimy, ogólnie to się przebierzemy, bo tu oczywiście można się przebrać. Nie mam nic do wyboru, ja to wiem. Okej, przebraliśmy się i teraz możemy wziąć siodło. Ja już nie będę skupiała się na tym, jak to wygląda i tak dalej, bo... A teraz do twojego konia. Założę się, że twoja klacz nie cierpliwi się.
Nie zapomnij jednak wziąć swój toczek z siodarni. Jazda konna bez toczka na głowie jest niebezpieczna, szczególnie na otwartej przestrzeni. Nie będę się tutaj rozwodziła na tym, jak ona biega i jak to jest zrobione, bo ja już o tym mówiłam wczoraj, więc tutaj jest po prostu tylko czysta gra. Powiedzmy. Dobrze, nie mam żadnego wyboru, więc klikamy OK. Możemy sobie teraz wziąć i pojechać. Właśnie te konie ciemne są bardzo ciemne, jak jest noc. Mówię, nie będę myślała na tym, jak to jest zrobione. Mam nadzieję, że teraz wszystko widzicie i nie widzicie nieba, tylko widzicie na konia i ogólnie jest to fajnie zrobione. Cóż, mieli Państwo, mamy pojechać sobie tutaj, kolejnego na lotnisko nad jeziorem. Jeziorko jest chyba tutaj, nie wiem, czy dobrze pamiętam, muszę zobaczyć sobie na mapkę. Tak, tu jest jeziorko, więc no cóż. Koń ogólnie jest całkiem fajnie zrobiony, dosiadł ma całkiem niezły, ajajajaj. Ta gra oczywiście ma swoje plusy, ma swoje minusy, ja jeszcze w ogóle muszę podsumować grę... Boże, kocham konie 2. A zaczynam już nową serię, tak jakoś spontanicznie, bo ucieszyłam się z tego, że mi z Pelu taki prezent po prostu zrobił. Naprawdę, to było mega przyjemne. Bardzo to dziękuję. Oczywiście ja z Pelowi też zrobię pewien prezent. Też się ucieszy. On wie, jaki to jest prezent. Dobra, musimy tutaj gdzieś pojechać. Tutaj, czekajcie, bo nie wiem, czy to tutaj, czy nie tutaj. Ja w tym lasku tu się niestety gubię często. A jest ciemno, jak widzicie. Chyba tutaj. A nie, miałam skręcić. Halo, pr. Dobra. Ta gra ma dużo minusów, ale ma też dużo plusów, moim zdaniem, i gra w nią. Spędzanie przy niej czasu jest bardzo przyjemne. To jest jeziorko, które wygląda całkiem ładnie, prawda? Całkiem ładnie, prawda? Fajnie wygląda jeziorko, nie? A, zrobimy sobie zdjęcie, a co? Kto zabroni? Okej, musimy tu podjechać. Nie ma żadnej podpowiedzi, musimy po prostu podjechać tutaj do ogniska. Nie w ten sposób. O, właśnie. Ojej, Max nie przesadzał. Tu jest naprawdę przepięknie. Można nawet słuchać cykania świerszczy. Nawet. I kumkania żab. Cóż za sielskie, romantyczne miejsce. Romantyczne, tak jest. Dziwne. Wygląda na to, że nie jestem jedyną osobą, która uznaje jezioro za idealne miejsce na spotkanie. Wydaje się, że ktoś miał tutaj małą schadzkę. I najwidoczniej nie byli to uczniowie. Kto to mógł być? Zaczynamy nowy rok szkolny i czym akademicki i od razu mamy jakieś romanse, prawda? Kolejny wątek, który będzie się ciągnął aż do końca. A, musimy do konia podchodzić z lewej strony. Co mamy zrobić? Musimy pojechać razem do akademii. Więc, siups. Fajne jest też to, że możemy tutaj do wody wchodzić. To jest niedaleko, ale możemy. Zawsze przyjemna sprawa, moim zdaniem. No dawaj. Ojej. Konie też mają Harlem Shake'i, gra jest trochę... Ej, koń! Boże, nie mam pytań, co tu się właśnie stało. Nie mam pytań, trochę nas poniosło, widać. Też mają Harlem Shake'i, ale ogólnie nie jest źle. Dobra, czy ja mam jechać tędy? Chyba tędy. Nowa trasa wyścigowa, ale nie będę teraz próbowała, ponieważ... No sorry, jest trochę ciemno. Więc tak jej nie zobaczymy. Wczoraj właśnie odkryliśmy, dałam radę kliknąć ten, że nazwę pizdrutek do wyścigów, bo to jest tak niewyraźne i tak niewidoczne, że ciężko było to zrozumieć. Jak te wyścigi tutaj sobie ogarniać? Ojej. Zapomniałam przeskoczyć. Nie, koń, nie. Koń, spokojnie, koń. Dawaj. Koń, idziemy. Może być dzikusem. Gdzie ja mam tu jechać? Bo tu jest tak ciemno, że ha, widzę. Tutaj mam jechać, ale... O, tu muszę jechać. Ale... No nie, no proszę.
Ale tutaj muszę chyba pojechać tu w górę i tutaj dopiero na ścieżkę gdzieś którąś. Ten, no nie wiem gdzie jest ścieżka, świetnie. To jest ta ścieżka? Powiedzmy, dobra. Chyba mogę tędy jechać. No jest to minus, że tutaj są ograniczenia, nie można sobie jechać wszędzie. Tylko według ścieżek. I nawet wręcz jak pojedziecie za bardzo w prawo czy w lewo, no to was zatrzymuje i koń się bulwersuje i w ogóle. No niestety, jest to minus. Te górki przypominają oczywiście SSO troszeczkę, a bardziej chyba SSO przypomina te górki, bo SSO jest nowszą grą. Tak mi się wydaje. Mam pojechać do akademii z Kasią pogadać, okej. Musimy pójść do stajni. No Jezus kochany, koń nie tak. Koń, spokojnie. Dobra. Rozsadzamy konika. Tak wygląda rozsadzanie. No i. Nie mam imienia dla tego konia. Możecie mi wymyślić imię dla tego konia. Bardzo chętnie. Tu możemy to żnąć, bo to i tak nie ma większego sensu. I musimy wyjść tamtym wejściem do stajni. Bo tu jest wejście bliżej akademii. Jest sensowniej. Tak jest. Dobrze pomyślałam. No i cóż, będziemy biec tutaj troszeczkę. Niestety poruszanie się tutaj jest bardzo wolne w sumie. Ona biegnie, naprawdę miała kołka w dupie. Chociaż nie jest tak źle, jakoś tragicznie, tragedii nie ma. I lecimy pogadać z Kasią o tym, co znalazła nad jeziorem. Znów tu jesteś. No ale ja tu mieszkam, tak jak powiedziałam. Tak, dół do jeziora. Panował tam niewiarygodny wieczorny nastrój. Nie uwierzysz, co znalazłam tam na dole. No gadaj już. Ślady potajemnego spotkania. Butelka po Piccolo, plastikowe paczki i chusteczkę, na której były ślady szminki. To nie były ślady uczniów. No coś ty, ale kto mógłby spotykać się właśnie tam? Może to było dwóch nauczycieli i ze strachu, że ich zakazana miłość mogłaby zostać odkryta, zniknęli, kryjąc się w sitowiu, kiedy usłyszeli, że nadchodzisz. Czy popiół z ogniska był jeszcze ciepły? Co? Jesteś naprawdę szalona. Być może poniekąd masz rację. Być może tam, nad jeziorem, naprawdę spotyka się dwoje z naszych nauczycieli. Ach, co za subtelna miłość, która kiełkuje i rozkwita tu, w akademii. Nie wierzę, by pani Milan miała dla takiej sytuacji tyle wyrozumiałości. Prędzej, jak sądzę, podjęłaby jakieś kroki, a może nie? I dlatego tych dwoje zakochanych musi ukrywać się. No właśnie. Zupełnie tak samo jak kiedyś Romeo i Julia. Jak myślisz, kto to może być? Może stary Max i pani Milan. Nie mam pojęcia, jestem zmęczona. Idziemy już spać? Tak, zaraz. Okej. Okay. Mamy teraz powiadomienie odnośnie zakończenia dnia. Czyli gdy wydarzą się wszystkie rzeczy istotne dla danego dnia, uaktywni się przycisk, za pomocą którego możesz zakończyć dany dzień. Przycisk ten można, ale nie trzeba kliknąć, żeby przejść do następnego dnia. Do zakończenia danego dnia możesz robić wszystko, co tylko jest możliwe. Masz też możliwość klikać na miejsce znajdujące się na minimapie, tak aby łatwy sposób teleportować się do wybranych lokalizacji. I teraz, mili Państwo, mamy tutaj ten przycisk, ale my go nie będziemy klikać, dlatego że, okej, jest wieczór, a ja bym chciała pójść do stajni, zobaczyć, czy mam jakąś pracę do zrobienia. Nie będę jej teraz robić, bo wiadomo, że to chodzi o napełnienie koniom poideł i tak dalej. Może kiedyś, może zrobimy taki odcinek, zobaczymy. Taki, wiecie, krótki odcinek. Tak, żeby było wiadomo, co tutaj się robi i dlaczego. Ale ogólnie to zobaczymy teraz po prostu. Czy mamy jakąś pracę? Byłaś już u swojego źrebaka? Potrzeba mu dużo ruchu na świeżym powietrzu. Nie mamy pracy, czyli musimy sobie to ogarnąć. Może ogarniemy własnego konia. Koniowi chce się pić. No i tu jest taki mały myk, fajny myk, że tutaj dzięki Kindze znamy, że jest uzda. I musimy tą uzdę zabrać. I tą uzdę, bo tu jest wszystko, prawie wszystko robione fajnie, tak ogarnięte. Tu mamy padok. I teraz koń za nami będzie biegał. Słuchajcie, zobaczcie sobie. Będzie za nami podążał. To jest świetna sprawa. Świetna sprawa. Szkoda, że nie możemy go dać na inny wybieg. Mamy naszego źrebaka i musimy kliknąć
wybiegł i nasz koń pojawił się tam. Tak, jest tam. No i teraz możemy mu ogarnąć boks, możemy ogarnąć moje zonko, poidło i tak dalej. Ja na początku nie wiedziałam o tym, więc go po prostu siodłałam i dopiero potem ogarniałam. Dobrze, więc napełnimy mu wodą poidło. Wszystko się ładnie napełnia, tego może nie było teraz jak bardzo widać, bo jest ciemno, ale ogólnie to widać było. Ogarniemy teraz mojego konia, w sumie powiem wam, że to na tym wszystko polega. Wszystkie konie, które tutaj są, musimy właśnie, mamy już pokazane, że koniowi chce się jeść. Musimy karmić, poić i tak dalej. Mamy wiadro do pojenia i karmienia, więc musimy iść po paszę z tym samym wiaderkiem. No jak to się już umie, to nie jest tak źle, słuchajcie, nie idzie to bardzo jakoś wolno. Bo jednak już się to wie i jest to wszystko porobione, a kasa jest potrzebna do kupna rzeczy. Okej. Mamy tylko 20 zł, więc niedużo. Dobra. Mamy wiaderko, teraz musimy wziąć sobie... teraz musimy sobie wziąć, słuchajcie, widły. Dobra. I widłami poczyścić nasze, oczywiście, Nesquiki, jak to ktoś nazwał. Dobrze, no to czyścimy. Pierw zbieramy te małe kuleczki, bo one są najgorsze do zbierania, choć nie do końca. I potem czyścimy sobie resztę pięknie, ładnie. I to jest zakończenie dnia, tak żeby nie było, że wiecie, no tutaj nie dbamy o konia. Chociaż to jest dziwne, że ma dla mnie pracę, gdzie ja muszę o tego konia dbać, ale inni uczniowie to już nie muszą, ja mogę im konia ogarniać. No to jest dla mnie niesprawiedliwe. No ale dobrze. Jakoś musieli to rozegrać. Teraz musimy iść po słomę. Możemy pierdyknąć te widły, gdzie chcemy. Tak jest. No i tak się tam położą, gdzie się miały położyć. O, może przesunamy widły, łopatę. Teraz musimy dać słomę. Tak, bierzemy słomę. No oczywiście taki snopek może by starczył dla całego boksu, ale oczywiście tego snopka całego nie zużyjemy. Więc trzeba będzie go oczywiście potem z powrotem, wiecie, odnieść, tak? A ja tam rzucę pod tym, on się sam posprząta. No i voilà, wiele się nie zmieniło niestety, no ale animacja jakaś tam jest. Dobra, i koniec ogarnięty. Koniec ogarnięty i nic mu nie potrzeba. Na tym zakończymy nasz dzień, mili Państwo. Tak się robi z każdym koniem. Woda to absolutna podstawa, wiesz o tym. Wiem. Tak się robi z każdym koniem. Teraz uważam, że możemy kliknąć ten oto przycisk i przejść do następnego dnia. Mam nadzieję, że nie będzie znowu questa. Od razu. Dobrze, jest Kasia i jest, że mamy pogadać z Kasią. Zanim pogadam z Kasią, to mogę oczywiście pójść do mojego konia i możemy na przykład pójść, też wam to jeszcze pokażę. Nie wiem, czy ten koń spędził noc na padoku. Myślę, że nie. Zobaczymy. Możemy na przykład pójść sobie ogarnąć. Jeszcze sobie poczekamy troszeczkę. Czy ten koń mój jest w stajni? Czy ja dostanę jakąś pracę już teraz, czy jeszcze nie? Tak, dostałam pracę. I mamy wyczyścić konia takiego i takiego, wyczyścić konia takiego i takiego, napełnić wodą koniowi temu i temu, wyczyścić konia. I tutaj możemy to porobić. I jest też nasz koń, który oczywiście jest spoko, ale my pójdziemy sobie z drugiej strony i pójdziemy sobie ujeżdżać konie. A jeżeli chodzi o wyścigi, w sensie te, o nie wyścigi, tylko o treningi, to oczywiście też będę robiła to sama i też wam to pokażę, może w sumie za chwilkę to pokażę, ten pierwszy dzień będzie bardzo długi i po prostu wam pokażę, jak to wygląda. Poza czyszczeniem stajni, no bo wiadomo, że nie będę czyścić stajni, bo już to robiłam przed chwilą z własnym koniem. Mamy konika, mamy bardzo ładnego konika, ojej. Bardzo ładny konik i co? I musimy zbierać takie, tutaj mamy czas po prawej. Takie podkówki, tak? One się tutaj gdzieś pojawiają. Na przykład tu jest jedna podkówka. I to jest właśnie ujeżdżanie koni. W sensie, no ujeżdżanie, no trochę ruchu, tak, dla tych koni. Więc generalnie tutaj wiele się tu nie dzieje. Zatrzymaliśmy konika. No! Serio? Koń. Dawaj, bo nie mamy czasu.
dawaj, będzie mamy czasu. No i cóż, no i tak to wygląda. Fajnie to wygląda w dzień. Mam nadzieję, że wszystko widzicie dobrze. Że nie pokazuję wam się niebo, jak obracam kamerą, bo tutaj wiem, że to się robiło wczoraj na live'ie. I proszę bardzo, takie podkówki musimy tutaj pozbierać. Nie wiem dokładnie, gdzie ja mam jechać teraz. Serio nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, halo, gdzie są podkowy. Bo poryjdzie na schody wozisz. Aha, też mogę, spoko. Koń, bo musimy mieć kasę za to, że tam zrobiliśmy kasiorę. Znaczy zrobiliśmy ten. Zrobiliśmy ujeżdżanko. Dobra, musimy tutaj coś trochę poprzyspieszać, bo... Ja tych podkówek tak słabo widzę, powiem szczerze, te podkówki, no ale dobra, są. Może tutaj będą po prostu? Możemy też oczywiście 46 sekund, świetnie. No, Boże, koń, no świetnie. Zlamię to. Boże, no nie wiem, zlamię to bardzo. Szkoda by było, no ale cóż. Możemy też oczywiście mieć inną pracę i zaraz wam o tym powiem. O, jest podkowa. Dawaj. Dobra, i zaliczyliśmy, dostaliśmy kasiora. Widzicie to? Widzicie. Daliśmy radę, dostaliśmy kasiorkę, 40 mamy. I teraz tak, pojedziemy sobie, słuchajcie, jeszcze zobaczyć, weźmiemy tego rybaka na spacer, ale przede wszystkim taki mały spacer w sumie. Przede wszystkim, słuchajcie, pojedziemy sobie zobaczyć zawody, bo chyba można, choć nie wiem, czy można już, chyba nie można jeszcze. Okej. Nie wiem, czemu to działa tutaj. Nie działa, dobra. Nie mamy tej możliwości wybrania niczego. Dobra, i możemy ruszyć. Akurat jest tutaj rzebak z drugiej strony. Nie wiem, czy jest to rzebak tej klaczy, nie mam pojęcia. I dlaczego klacza mogę nazwać konie różnie. Ten koń też jest ciemny. Klacz będzie taki, tak powiem, ładniejszy, w sensie... On jest piękny, tylko jaśniejszy. A też jest ciemny. Klacz będzie taki jak ten rzebak. Już teraz się rozjaśniła trochę. Dobra, spokojnie. I proszę bardzo, mamy wybieg i dopóki mój rzebak znajduje się przy mnie, nie możesz kontynuować historii. Dopiero wtedy, gdy znajdzie się on ponownie na swoim wybiegu, możesz kontynuować grę. Czyli po prostu idziemy na spacer i nic więcej z tym koniem nie robimy. I ten koń za nami podąża. Minus tego konia jest taki, że jednak tutaj po prostu nawet jeżeli jedziemy galopem, to on i tak idzie kusem, znaczy idzie. I co mi się bardziej podoba, pierwsze co zrobiłam, jak tu weszłam na konia, jak było dzień, to też mówiłam na live'ie, stukot kopyt na kamieniu. No jest coś pięknego, naprawdę. Jak się idzie do miasta, to jest coś pięknego, naprawdę coś pięknego. Można tego słuchać i słuchać, moim zdaniem przynajmniej. Więc objechałam sobie tutaj naokoło tą fontannę z przyjemnością, naprawdę. Może jestem fiśnięta, nie wiem. A rybak za nami. Proszę bardzo. Coś pięknego, naprawdę coś pięknego. Można tego słuchać i słuchać, no... Ale to trzeba być mega miłośnikiem koni i wszystkiego, co z nimi związane. No i rybak za nami, tak? Po prostu. No, może tak nie do końca za nami. Stwierdził, że mu się nie opłaca naokoło jeździć. No dobrze, no to proszę bardzo. Ale znowu już bardziej galopu mi się podoba odgłos właśnie na trawie, na ziemi. Sensowniejszy trochę jest ten galop. No i my jedziemy, a źrebak oczywiście kusem. Proszę bardzo, nalajcie, jakby nie umiał galopować. Słuchajcie, to jest dziwne, powinien też galopować. No dobra. Dobra, mamy źrebaka wyspacerowanego, powiedzmy. Wziął się, pospacerował trochę. Możemy sobie zrobić z nim zdjęcie, nie ma problemu. Są identyczne wręcz, nie wiem, czy to jest czyjś rybak, ale spoko, zobaczcie jak ładnie. Roczniaczek, fajny. Dobra,
lecimy go odstawić i następnie polecimy spróbować robić trening jakiś, ale myślę, że jeszcze nie można. Bo oczywiście od treningu zależy nasze tutaj też starty w zawodach. Roczniak, halo roczniak. No, halo, dobra. I roczniak się teleportuje za chwilę. Bardzo proszę, teleportował się, a my jedziemy sobie zobaczyć, czy możemy tutaj porobić treningi. I może pojedziemy sobie jeszcze zobaczyć, słuchajcie, ten wyścig tam na tej trasie. Musimy tu podejść. Słuchajcie, musimy tu podejść. Czekajcie. Czy ja dobrze zaklikam? Źle klikam. No prykoń. Nie chcę zsiąść, tylko chcę... O, chcę właśnie to wziąć. Dobra. Musimy tutaj popatrzeć na użyj. Musiałam sobie zmienić ten program, żeby było nie na górze. Tam, gdzie zsiąść jest. I musimy sobie wejść w to. I będzie użyj. I zobaczcie, trening. Chcesz otrzymać ocenę za dyscyplinę na dzisiejszy dzień? Każda dyscyplina może zostać oceniona tylko raz w danym dniu. No i mamy tutaj sobie piękne, ładne ujeżdżanie. Musimy klikać te kropeczki, strzałeczki, chciałam powiedzieć, tej, co tam jest zrobione. Trochę dziwnie to widać, no ale cóż. Znowu strzałeczka, znakomicie. Nie mamy innej kontroli. Poza tym, nie mam innego widoku poza tym. Strzałeczka w tą. Potem przecież tych strzałek będzie więcej, tak? Trochę konia przegibnęło. Potem tych strzałek będzie więcej, ale myślę, że będzie dobrze. Chyba to są ciągi w kusie, czy cokolwiek to jest. Może być jako dobrze. No i mamy, proszę bardzo, jazda westernowa 5%, reszta po 10%, to są skoki. Dobra, skończyliśmy. I teraz słuchajcie, nie możemy ściepnąć do innych tych, więc musimy pojechać sobie osobiście, ponieważ nie skończyła nam się jeszcze ten z całego dnia fabuła. Ale właśnie dlatego fajnie robić fabułę, a dopiero potem robić te rzeczy, bo jednak nie trzeba tyle jeździć, powiedzmy. No ale jako teraz to pojedziemy, żeby pokazać wam właśnie, gdzie to jest, a potem już będę robiła to poza odcinkiem i będę robiła to zupełnie, wiecie, no, automatycznie, żeby szybko to zrobić. Dobra. Użyj. No i kolejny to oczywiście ten. Zrzuciliśmy niestety, trudno się mówi. Bo jakąś się zaczął rozglądać dziwnie. Drugą. Kończało ty w prawo, chcesz wszystko. No i dobra. No i mamy 5, 10, nie wiem o co chodzi, czy mam coś tu klikać, nie mam pojęcia. Nie wiem, co mam sobie klikać, czy to jest po prostu podsumowanie. Minus 0%. Możemy też sobie oczywiście potem użyć bez już dla czystej przyjemności, że tak powiem. Więc klikamy sobie, po prostu wchodzimy w tą tutaj, tą i... halo, czy ja mogę to użyć? Chciałabym tego użyć. Chyba nie mogę jeszcze, nie wiem. Powinnam móc, powinno mieć już parkury. O, jest użyj, było użyj. Czekajcie, musimy to trafić. O, właśnie. I mamy sobie piękne, ładne już tutaj poważne przeszkody. Przeskoczyliśmy. Dźwięk był? Był. Ajajaj! Możemy sobie trenować. Oj, była jedna zrzutka, też jedna niestety. No i mamy. Pięknie, szkoda, nie zatrzymuje nas na końcu. Możemy jeszcze raz. Są po 2-3 przeszkody, ale jednak mimo wszystko jest to fajne. To jest chyba najfajniejsze z tego wszystkiego. Powiem szczerze. Chciałabym użyć, halo. Chciałabym użyć. No nie mogę użyć, słuchajcie. Mogę tylko... O, było użyj, no świetnie. Użyj. Mamy użyj, mamy kolejne przeszkody, tam jest triple bar, już widzę. I pa, czysto chyba było, nie wiem nawet.
Czy było czysto? Nie, nie było czysto, zrzuciłam. Wow, i tutaj rzuciłam. No nic, trudno się mówi. I tak ogólnie, widzicie, tak to się prezentuje. Na szybko pojedziemy jeszcze, słuchajcie, na westernową tą. Tam jest... Tam jest, słuchajcie, tam jest... Zawody są w tych... Slalomie przez tyczki, slalomie przez beczki. Możemy chyba pojechać tu prosto, jakoś nie wiem, czy możemy tędy pojechać. Nie, musimy wrócić do akademii niestety. Tu jest oczywiście informacja też, słuchajcie, którą ja właśnie często myślałam, że tutaj właśnie trzeba to klikać. I dopiero później się zorientowałam. W tym treningu chodzi o to, by bezbłędnie przejechać parkour w możliwie jak najkrótszym czasie. W tym celu możesz przed przeszkodą nacisnąć w odpowiednim momencie klawisz akcji. Tak, czyli spację. Tak, aby twój koń wykonał skok. Jeśli jedziesz zbyt wolno lub naciśniesz klawisz za późno lub za wcześnie, może się zdarzyć, że twój koń strąci przeszkodę lub nawet się jej przestraszy. Wtedy musisz ponownie naprowadzić konia na... co oczywiście wymaga czasu. No i są tutaj różnego właśnie rodzaju tabliczki. Ta gra jest ogólnie bardzo jednoliniowa, tutaj nie ma wiele wyboru. Poza tym, że tego konia trenujemy i jakoś tam możemy go lepiej trenować lub gorzej, lub nie wiem, możemy dostać ochrzan za to, że nie trenujemy właśnie konia, czy nie dbamy o konia. My jesteśmy tutaj, ja już będę zaraz kończyć, bo już bardzo długo nagrywamy ten odcinek. My jesteśmy tutaj, musimy pojechać tam, czyli pierwsza w prawo i prosto. No dobra, czyli musimy pojechać tutaj chyba. Chyba tutaj to jest, nie jestem... Tak, tam jest ta arena, z tego co widzę. No i cóż, no wiecie, no gra jest naprawdę przyjemna. To jest gra z chyba 2010 roku, nie pamiętam nawet. No i mamy westernowe tutaj możliwości. I zobaczmy sobie. Jazda westernowa składa się z trzech różnych dyscyplin. Wyścigu między beczkami, wyścig między tyczkami oraz zatrzymanie konia ze ślizgiem, czyli to, co robiłam przed chwilą, na każdym momencie zatrzymania prawie. Przy tych pierwszych musisz dokładnie naciskać na wskazywane na ekranie klawisze, jeśli są widoczne w kółku. Wtedy twój koń będzie wykonywał dokładne ruchy. Przy z tym ostatnim, czyli zatrzymaniu, samemu naprowadzasz konia, następnie musisz w odpowiednim momencie nacisnąć S, tak aby twój koń się zatrzymał. No i zobaczymy, nie czytałam w sumie jeszcze ujeżdżania, mogę wam to czytnąć też, ujeżdżenie polega na tym samym, ale to nic. I mamy, użyj. I mamy pierwsze, między tyczkami, między beczkami. Między beczkami jest wolniejszy, między tyczkami jest szybszy. Chcesz otrzymać za to jest samo co było, więc klikamy i to działa tylko na wsadzie, więc zobaczcie, tego jest już. I mamy, proszę bardzo, jedna, nie wiem czemu, tylko jedna. O, spaliłam. Niedobrze. Tutaj nie spaliłam, a i tak ten. No dobra, i dostaliśmy... Nie wiem, co dostaliśmy, bo nic nie mam. Ale to nic, nie wiem, co mam tutaj klikać, nie mam pojęcia. No i możemy sobie też jeszcze oczywiście dać między użyj, między tyczkami. Proszę bardzo. Muzyczka jest. O! Doskonale, super. O, spaliłam trochę. To jest szybsze. Spaliłam. O, za szybko, widzicie? No ale dobra. I mamy jeszcze ostatni, zupełnie ostatni. To jest tutaj ten zatrzymanie. Dobra. I mamy. Chcę tutaj. Użyj, please. Bo czas tracimy. Halo! No zsiądź jest tylko, no Boże. Wchodzę na kołek i chcę go użyć. To źle brzmi, ja wiem.
Dobrze, może zrobimy inaczej. No i nie mogę, słuchajcie. No i to jest takie, widzicie. No ale zaraz zobaczymy. Nie wiem czemu, ale nie mogę. Generalnie rzecz biorąc, chodzi o to, żeby konia zatrzymać w odpowiednim czasie, a z drugiej strony też nie wiem, o co chodzi dokładnie. Dobra, lecimy czas, więc tego wam nie pokażę niestety. Może tutaj, czekajcie, może ja coś źle robię, może tutaj. Zapomniałam o tym. Czekajcie, tu w ogóle jest jakaś tabliczka też. W przypadku ostatniego zatrzymanie konia ze ślizgiem, samemu naprowadzasz konia, a następnie za linią hamujesz w odpowiednim momencie, naciskając S, tak aby koń się zatrzymał. Następnie za linią, no dobrze. No i muszę tutaj sobie, chcę tego użyć. Mogę tego użyć, halo? Zsiądź. Zsiądź, nadal jest. Użyj. No i dobra. Nie! Wsiądź proszę na tego konia. Dziękuję. I właśnie jest tabliczka i jest to, więc trzeba zrobić tak, żeby nie było tabliczki. To jest trochę upierdliwe, powiem szczerze, no ale ogólnie jest fajnie. Teraz mamy tylko zsiądź, nie mamy użyj. Dobra. Tracimy czas zupełnie, wiecie? To jest właśnie wkurwiające. Bo zamiast tego to zrobić jakoś sensownie, to oni zrobili tak, żeby po prostu utrudnić życie. Serio. Użyj. I mamy, proszę bardzo, konia. Musimy go zatrzymać za linią. I ja zawsze tutaj beczki strącam. Nie wiem, o co chodzi. Nie mam żadnej punktacji, nie mam niczego. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Może coś źle robię, więc mi powiedzcie, bo nie mam pojęcia. Powiedziemy jeszcze czynność tabliczkę, która jest tam, tam słuchajcie, na ujeżdżaniu. I to będzie koniec, słuchajcie, tego odcinka. I to będzie wszystko. I to będzie wszystko. Tabliczka jest tutaj, dobra? Dobra. Halo, chcę dodać. W przeciwieństwie do skoków przez przeszkody czy jazdy westernowej w dresażu ujeżdżaniu nie chodzi o prędkość. Na pierwszy plan wysuwają się finezja i technika. Dokładnie tak jak przy wyścigu między beczkami i wyścigu między tyczkami, trzeba naciskać na różne klawisze w odpowiednim momencie, tak aby twój koń wykonywał dokładnie wymagane figury, takie jak piaf czy travers. Ok, więc Państwo, na tym skończymy tą grę. Ja tu jeszcze potrenuję tego konia oczywiście, bo chciałabym, tak jak powiedziałam, na maksa to przeżyć. Tutaj ona siedzi trochę jakby miała kołek w dupie. Nie wiem, jakoś tak dziwnie to odbieram. Jaka mega dumna, jakby, bo jeździ konno. Tu już jest normalna. Dobrze, mieli Państwo, ja się żegnam. Mam nadzieję, że się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, pamiętajcie o dzwoneczku i do zobaczenia w przyszłych odcinkach. Pa, pa!